kubki, kompot suszony, kiwy, kompot suszony, kiwy, pięćki i kubki. Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód. 7, 8 i 9 grudnia to czas świątecznej zbiórki żywności. Więcej na bankiżywności.pl. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W Wałbrzychu rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę kampania na temat segregacji odpadów komunalnych, czyli potocznie mówiąc śmieci. Naucz się postępować z odpadami to hasło wałbrzyskiej kampanii edukacyjnej, kierowanej głównie do dzieci i młodzieży naszych szkół. To dla nich są organizowane te spotkania i rozumienia świata odpadów. Do wszystkich szkół w mieście przyjeżdżają przedstawiciele Urzędu Miejskiego wraz ze strażnikami miejskimi, którzy na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą pokazują, w jaki sposób segregować śmieci. Spotkania w placówkach oświatowych są jakby otwieraczem do zrozumienia słów recykling, segregowanie, porządkowanie, a przede wszystkim ekologia. Pomagają nam w tym służby mundurowe Straży Miejskiej oraz wodociągi. Jak się okazało, na miejscu, gdzie odbyło się jedno z takich cyklicznych spotkań w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w dzielnicy Gaj, dzieci dobrze znały tematykę segregacji śmieci, ponieważ wiedzę czerpią od rodziców lub po prostu ze szkolnych zajęć. Segregować, a nie na ulicę dawać do jakichś parków. A wiecie, dlaczego trzeba segregować śmieci? Czego to jest potrzebne? Do tego, żeby kula ziemska była, bo kula ziemska sobie była czysta. Wiedziałam, bo uczyliśmy się na lekcji. Wbrew pozorom, segregacja poszczególnych odpadów komunalnych nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Mimo wiedzy, jaką posiadały dzieci, okazało się, że spotkania, które się odbywają w szkołach, to kolejna lekcja, jaką przyswajają sobie dzieci. Dzieci bardzo pozytywnie odbierają te nasze spotkania, znają tematykę, wiedzą, jak segregować odpady, ale na tych spotkaniach pokazujemy im, że coraz więcej rzeczy można się nauczyć podczas segregowania, uczą się czegoś po prostu nowego. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym programie gminnym, to od razu zaczęliśmy tutaj prowadzić lekcje, robiliśmy różne konkursy plastyczne, konkursy takie z wiedzy na temat sortowania odpadów, przygotowaliśmy też już pojemniki do sortowania papieru, na razie tylko. Z chwilą, kiedy już tutaj Zakład Oczyszczania Miasta nam przygotował pojemnik na papier, do sortowania papieru, no to wtedy już zaczęliśmy tą całą kampanię. Dzieci poza tym były tutaj cały czas informowane o tym na lekcjach przyrody, na godzinach wychowawczych, o tym, jak trzeba właśnie te wszystkie odpady sortować, a my poza tym jesteśmy szkołą, która się nastawia na takie właśnie wychowanie typowo ekologiczne. Robimy w tej chwili różne takie, zaczęliśmy nauczać metodą projektów, takie elementy nauczania metodą projektów wprowadzamy i tutaj głównie właśnie się w tych projektach nastawiamy na taką typową właśnie ekologię, na te różnego typu właśnie ochrona środowiska, sortowanie śmieci, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody. Ciekawie natomiast przedstawiają się opinie dzieci na temat śmieci. No to będzie śmierdzieć. Ludzie będą umierać. Będzie jeszcze tak brudno. Nikt nie będzie wody na przykład.
Dodatkowym atutem całej akcji była prezentacja konkursowych prac dzieci, które bardzo pomysłowo wykonały kosze na śmieci. Zrobiliśmy taki konkurs, żeby zachęcić dzieci do sortowania śmieci, więc zrobiliśmy konkurs takich wesołych pojemników, prawda, na śmieci. I dzieci przygotowały taki, właśnie będziemy mieli rozstrzygnięcie tego konkursu, bo jesteśmy jeszcze w trakcie, dzieci dalej przygotowują różne swoje prace. No i chodziło o to, żeby ich też zachęcić, że te odpady, prawda, to muszą trafić do takiego, nawet można sobie każdą taką czynność no, ułatwić i uprzyjemnić poprzez właśnie wymyślanie takich różnych ciekawych kompozycji, prawda? I śmietnik może też ładnie wyglądać i zachęcać do wrzucania do niego odpadków. Niestety wciąż jeszcze mało jest pojemników na segregowane odpady. Być może związane to jest póki co z niską świadomością potrzeby segregacji śmieci przez mieszkańców miasta. Bo jeszcze nawet sami się uczymy, ja się sama uczę z mamą nawet. Może się to zmienić m.in. poprzez organizowanie takich akcji jak ta. Bardzo ciekawa historia i wtedy będziecie wiedziały, że od wody wszystko się w tym mieście zaczęło. Piątego grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto ustanowiono w 1985 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchody tego dnia są wyrazem uznania dla każdej osoby, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje działania na rzecz innych. Od roku 2001, który to był rokiem wolontariatu, sieć centrów wolontariatu w Polsce organizuje konkurs Barwy Wolontariatu. Celem tej inicjatywy jest nagradzanie najwybitniejszych postaci polskiego wolontariatu. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się podczas uroczystej gali wolontariatu i jest transmitowane na żywo w programie drugim Telewizji Polskiej. Bez wolontariuszy życie wielu ludzi byłoby o wiele trudniejsze. Ich oddanie i poczucie misji jest godne naśladowania oraz pochwał. Nie tylko raz w roku w dniu ich święta, ale na co dzień. Jak legenda głosi z dalekiej Laponii, jak co roku na początku grudnia odwiedza wszystkie dzieci na całym świecie święty Mikołaj. Rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Specjalnie dla naszych widzów Mikołaj postanowił odwiedzić telewizję Twoja. Przyjechałem do Was z dalekiej Laponii. Zostałem zaproszony przez telewizję Twoja, żeby odwiedzić mieszkańców Wałbrzycha. Dzieci, które tutaj mieszkają i czekają na świętego Mikołaja. Ho, ho, ho! W tym jednym dniu rozdaje dla najgrzeczniejszych wspaniałe prezenty, a dla tych niegrzecznych dzieci zostawia rózgi, aby przypominały im, że muszą poprawić swoje zachowanie, by w przyszłym roku otrzymać wymarzony prezent od świętego Mikołaja. Dziś Mikołaj symbolizuje święta Bożego Narodzenia. Prawie w całej Europie, w tym w Polsce, dzień świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako biskupa Miry, który był też świętym Mikołajem. Mikołaj ma wielu pomocników, bo sam jeden nie zdążyłby w tym dniu objechać cały świat. Dlatego moi pomocnicy pomagają mi w tym i odwiedzają różne miejsca na świecie. Ho, ho, ho! Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej, w szczególności amerykańskiej, także w Europie, święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie wyczekiwałby prezentów od Mikołaja bez względu na to, czy w niego wierzy, czy też nie. Mikołaj dobrym zwyczajem i tym razem za naszym pośrednictwem złożył życzenia wszystkim widzom telewizji Twoja. Ho, ho, ho! Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych, przede wszystkim rodzinnych świąt. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.